Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, i zapraszam na serię o polskich arcymistrzach. E, króciutko o Włodzimierzu Szmicie, ale to jest chyba wybitna postać, e, większość czachistów wie. Kim e, jest ten człowiek, kim był ten człowiek e, Miałem przyjemność z nim zagrać w ogóle tak przy okazji Partię błyskawiczną, m, gdzie padł remis e, Też odebrałem z rąk wielkiego arcymistrza e, Puchar w jakichś tam zawodach To były mistrzostwa polskie w Czechach szybkich e, W każdym razie, e, moi drodzy, Włodzimierz Schmidt w 76 roku e, Zdobył ten tytuł arcymistrza e, 14, przepraszam, 17-krotnie e, Zdobywał tytuł, e, zdobywał medale. Mistrzostw Polski: siedmiokrotnie złoto, dwukrotnie srebro i ośmiokrotnie brąz, a czternastokrotnie. Y reprezentował Polskę na Olimpiadach Szachowych. Grał m.in. z Garem Kasparowem w 1986 roku, bardzo zresztą ciekawa partia. Niestety tam przegrał tę partię, ale po pięknej walce, a nie, niekoniecznie musiał przegrać, jeżeli ktoś się wgłębi w analizę. A dzisiaj przedstawię Wam partię z Jerzy Kostro kontra Włodzimierz Schmidt. Jerzy Kostro również bardzo ciekawa postać. Mistrz Międzynarodowy, on swego czasu był klasyfikowany na 125. miejscu na świecie, ale to były lata 70. z rankingiem 2400. Kiedyś ranking 2400. To było coś, to było coś, coś bardzo dużego. Przejdźmy do partii, która może zainspirować wiele osób do gry obrony sycylijskiej. Czasami bywa tak, że jak sobie przejdziemy, przeanalizujemy jakąś partię wielkiego mistrza, no to e, włącza się taki zapalnik, o, chcemy grać tak samo jak on, albo chcemy grać ten sam debiut. E, tak było też w moim przypadku, jeśli chodzi o obronę królewską indyjską. Zapraszam serdecznie, E4 się ruchem, partia rozpoczęła, C5 zagrał Schmidt, skoczek f3, skoczek c6, d4, czyli klasycznie obrona sycylijska, wybicie, wybicie Posunięcie e6, e, skoczek na c3, hetman c7 No i mamy wariant Tajmanowa w obronie sycylijskiej, bardzo ciekawy wariant zresztą Goniec zagrywa na e3, jest szereg oczywiście możliwości, jak mogą grać białe Najczęściej spotykane chyba posunięcie, posunięcie a6 Tak, żeby nie wpuścić żadnej figury na, po, na pole b5, to jest zrozumiała sprawa Jeśli wcześniej by czarny, na przykład biały skoczek chciał zagrać na b5, może są też takie warianty. Hetman idzie na B8. Eee, zapewniam Was, że się tu nic złego czarnymi nie dzieje. Dlatego to jest e teoria. Bo cza cały czas by grały tutaj e białe, rzecz jasna. No ale A6 jest potrzebne też, żeby grać później B5. Goniec zagrywa na D3 w tej sytuacji. Skoczek F6. Wyprowadzamy figury. Skoczek na B3. Ciekawy ruch, który e unika wymiany. No, ale myślę, że to jest kompletnie niegroźne y, czarnymi. Posunięcie B5, F4. Groźnie tutaj idzie sobie biały, poczyna. No, ale D6 zagrać należy, żeby nie było takiego posunięcia E5. Rzecz jasna, trzymamy tutaj pionkiem pole E5. Hetman F3. Fajnie się te figury ułożyły w jednej linii, można powiedzieć. Ciekawy obrazek. No, ale gramy sobie dalej. Tu się nic nie dzieje. Goniec B7. Krótka roszada. Zwykle właśnie się stosuje długą roszadę po zagraniu goniec E3, ale krótka też jest jak najbardziej. Możliwa. Goniec zagrywa na E7 i Hetman H3. No i Hetman H3 nie do końca chyba jest takim trafionym pomysłem na grę białymi. Aczkolwiek nie jest to jakiś błąd, żeby tutaj was też nie wprowadzić w jakieś maliny. No ale Hetman H3 może być teraz potraktowane bardzo ciekawym posunięciem. Co miał na celu biały? Szczerze mówiąc, nie wiem. Celowanie może w ruch. W, nie w ruch, tylko w pionka E6, może ciężko mi stwierdzić do końca, ale czarny gra 5. I to mi się bardzo podoba. Jednak ruchy pionami bandowymi mogą robić robotę. Plan jest prosty Skoczek chce zagrać na G4. Dlatego też król chowa się na H1, bo jak skoczek idzie na G4, a tak też było, to goniec chowa się na G1. No okej, okay. tu się również nic jakiegoś, jakiegoś wyjątkowego nie dzieje, ale pozycja nabiera już tutaj rozpędu. Posunięcie G6 to tak na wypadek, jakby ru, ru, był ruch F5, aczkolwiek wzmocnienie pionka to się zawsze przydaje. Poza tym, jak jest ruch F5, no to skoczek fajnie wskakuje do. Centrum, goniec zagrywa na E2, próba wystraszenia skoczka, ale goniec F6 łączy się z wieżą i proszę bardzo, skoczek może być zbity. No ktoś by powiedział, no ale przecież ja tutaj mogę zbić, zbić i zdobyć pionka. Okej. Okay. Pionka zdobyć można, ale gwarantuję wam, że zawsze wchodzę w taką pozycję i bardzo polecam nie mieć pionka, a mieć otwartą linię i patrzeć tutaj na króla. Tyle w temacie, jeśli chodzi o ten motyw. Wieża AD1 na wolną linię, wiadomo. No i teraz długa roszada. Bardzo odważny krok ze strony tutaj polskiego arcymistrza, dlatego że długa rozszada może się wiązać z dużym ryzykiem, gdy tutaj figury spoglądają właśnie w stronę króla, dwa skoczki, dwa gońce, jeszcze jakieś przełom pionkami. No właśnie, goniec zagrał na G4, ale już zwracam uwagę, że można by było zagrać inaczej. Ten ruch nie był do końca trafiony białymi. No ale era komputerów jest teraz, nie wtedy. Wtedy można by było próbować grać na przykład A4. To nam troszkę silniki podpowiadają, bardzo skomplikowane zresztą pozycje powstaną po tym ruchu. Na przykład B4 to się narzuca, ale skoczek B5 nie do końca może się człowiekowi tutaj narzucać, ale to też jest bardzo ciekawy ruch. Jeżeli byśmy przyjęli ofiarę, no to pianek wybija, grozi tutaj skoczkowi. Skoczek chce uciec, no figura. Więcej jak cierpieć, to za coś wiadomo. B6. No i za bardzo nie można Hetman C6, bo skoczek A5 robi tutaj niestety spustoszenie. Na przykład Hetman B8 musiałby się wrócić. Mimo wszystko, skoczek na A5. Powiedzmy, Goniec C4. Wydawałoby się, że czarno, tutaj jest to świetnie, bo zbijają po kolei pionki, mają figurę więcej, jest świetnie, ale nie do końca tak może być, bo Goniec mógłby dać szacha, król D7, znowu mógłby być szach, no można by było wrócić, ale kto by chciał wracać na tę samą pozycję? Tutaj Hetman wtedy wszedłby do akcji, prawdopodobnie. No ale na przykład skoczek C6 i ciężko stwierdzić, co to za pozycja. Silnik mówi wygrana białych. Ja nie widzę tej wygranej. Ludzkie oko prawdopodobnie jeszcze nie dostrzega, co dalej, przynajmniej ja tego nie rozumiem. No, ale mówię, Sycylijska zawsze się wiąże z jakimś tam ryzykiem, szczególnie jak się robi długo ruszadę, trzeba uważać, no, ale dobra. Lećmy z partią. Tutaj poszłobicie, poszłobicie i Hetman zbił wieża H4 z tempem, a to jest zrozumiałe. Hetman E2 i wieża HD8, H na D8, z D na H8. <laughs> Sorry. No, i teraz widzimy, że. Dwie wieże no, bardzo polują tutaj na króla. To jest bardzo groźna sprawa. W połączeniu z gońcem, z B7, przy pewnych możliwościach tutaj otworzenia diagonali, może być bardzo groźnie. No ale białe grają E5, same otwierają diagonale. Jest to poważny błąd białymi, bardzo poważny. Jak należałoby na przykład zagrać? Można by było zagrać na przykład H3. Mniejsze zło. Ale przypuszczam, że można by było kopnąć teraz skoczka. Dosyć odważna decyzja, bo oddajemy silnego gońca. Ale po odbiciu chodzi o to, że skoczek już nie pilnuje pola E4 i możemy sobie walnąć F5 i spróbować właśnie otworzyć w ten sposób diagonale. No właśnie. I to myślę, że białe miały tutaj na celowniku i może się tego obawiały, dlatego też tak przypuszczam, oczywiście, ja tego nie wiem. Dlatego też ruch E5 może nastąpił. Ale. Teraz Włodzimierz Schmidt popisuje się kapitalnym zagraniem i zostawiam was na 3 sekundy, żeby spróbować znaleźć jaka jest odpowiedź tutaj w tym momencie czarnych. Jak zrobić czarnymi, jak zagrać czarnymi, żeby tutaj stać świetnie. Otóż najlepszy ruch w partii: skoczek zbija na E5. Fantastyczne posunięcie. O co chodzi? Jeżeli zbijemy pionkiem, zbijamy gońcem poświęcenie figury za dwa pionki, ale z jakim potężnym oblężeniem tutaj na króla. Ja nie wiem, jak się białe miałyby w tej sytuacji bronić. To jest pozycja po prostu wygrana czarnymi, bez dwóch zdań. W partii jednak skoczek zagrał na e4. Białe zrozumiały swój błąd, yy, grając pionkiem tutaj do przodu. A, no i teraz skoczek zagrywa na g4 i skoczek... No wiadomo, tutaj czarne mają pionka więcej i atakują. Skoczek zbił jednak na d6. No właśnie. Problem polega na tym, że tu jest szach i białe chcą odbić gońca. Odbiły pionka, chcą odbić gońca. Yy, jasne, że tutaj jakieś są opcje typu wieża H2, ale jednak jest szach i trzeba uważać. Co robi Włodzimierz Schmidt? A Włodzimierz Schmidt hetmanem zbija skoczka. Proszę bardzo, jakie piękne zagranie. W ogóle chyba najlepsze w pozycji. Wieża zbija, rzecz jasna. No i teraz bardzo umiejętnie trzeba zagrać. Bardzo umiejętnie skoczek zbija na chat. Bardzo ładny ruch. No nie można tutaj oczywiście odejść wieżą, bo tutaj już grożą maty, więc goniec musi odbić, wieża odbija, król zbija no i nie możemy po prostu zbić na G2, bo trzeba zwyczajnie liczyć materiał, byśmy czarnymi zostali zwierząt mniej. No więc trzeba znaleźć jakiś inny sposób w tej sytuacji na grę. Jak zagrać czarnymi, żeby powodować kolejne groźby? Najlepszy ruch w partii, teraz został zagrany niełatwy na pierwszy rzut oka, ale jak się zagłębimy troszeczkę, no to jednak może być świetnie. I to posunięcie to koniec H4. Zwróćcie uwagę, że wieże się przecinają, teraz goniec przeszkadza tym wieżom w koordynacji, ale to jest sprytna pułapka, bo jakby tutaj białe zbiły, to jest goniec F2 odbierający pola królowi, jak Hetman H5, no to wiadomo, jest mat. Pięknie by to się mogło zakończyć po wybiciu wieży, no ale też grozi po prostu na przykład zagranie goniec G3 z opcją mata, znaczy w ogóle grozi zagranie wieża H1, żeby było jasne i goniec F2. Taktyka tutaj jest no, myślę, że łatwa. Teraz w tej sytuacji po koniec H4, najlepszy ruch na odciągnięcie, czyli wieża D8. Poświęcenie figury. Dlaczego tak zagrały białe? No, bo tak naprawdę, jak na przykład tutaj król zbija, to Hetman może tutaj zagrać na D3 i nieco się ratować. Ja polecam się zagłębić w pozycję. Nie będę tutaj Was za bardzo też przynudzał, ale zwróćcie uwagę, że na przykład jak wieża zbije, no to wtedy można zbić. Na h2, jak zbije goniec, a tak trzeba zrobić, to ten goniec na razie nie odcina tutaj, na tej diagonali ucieczki królowi. Skoczek d4, sobie czmychnął i goniec zagrywa na b6. Koncepcja gońców się zmieniła, pięknie celują, w ogóle fantastyczna pozycja czarnymi, w ogóle też widać, że hetman jest tutaj, no prr, nie jest silną figurą tak naprawdę. C3 nastąpiło i Włodzimierz Schmidt teraz przechodzi do konkretów. Do, yy, przeliczył sobie wszystko prawdopodobnie do końca, do samej końcówki i zagrał wieża bije na G2. Po wybiciu, po wybiciu, po wybiciu, goniec jeszcze trzasną skoczka. Zwróćmy uwagę, jest pionek więcej, jest wieżówka, i to jest cała sztuka mistrzo, mistrza, arcymistrza w tym wypadku, że. Yy, w dobrym momencie przeanalizował końcówkę i jest, wie, on wie, że on wygra tę partię. Znaczy, wie, że ma wygraną partię i przechodzi właśnie do takich e, już pozycji dla siebie łatwych. Król D7, bardzo ważny ruch, podchodzimy tutaj jak najwyżej. Wieża F3, jakaś tam próba kąsania pionków. Na co A5 nastąpiło? Przeliczenie dobre, dobre przeliczenie czarnych. Wieża B3, B4, A3, no i po prostu wieża B8. Z niczym czarne się nie muszą spieszyć tutaj. Trzymamy pionka. Król F3. No i posunięcie A4. Bardzo ładny ruch, konkretny. E, o co tutaj chodzi? No, przede wszystkim czarne przechodzą do. Kolejnych uproszczeń. Jeżeli wieża by odeszła, byśmy wybili pionka, wybili pionka, e, może wieża B3, a jeżeli wieża po wybiciu, powiedzmy po odejściu, po wybiciu, e, wieża zbija, to taki ładny ruch wieża B4. Tu się trzyma, tu kontrola, król podchodzi. Po temacie, pionek jest do wzięcia. No, no więc e, w tej sytuacji wieża zbiła na B4, wieża zbiła na B4, pionek wybił. Pionkówka znowu przeliczona. Król idzie na c6 oczywiście od tego wolniaka, król e4, pamiętajmy też o swoim obozie, niekoniecznie tutaj, no znaczy to też wygrywa, tylko to trzeba oczywiście przeliczyć, ale jednak subtelne f6 nigdy nie zaszkodzi, nie wpuszczając nigdy, nigdzie króla, król d3, król b5, król c3. No i F5, moi drodzy, czyli zyskanie e, tempa, ostatni ruch, e, to jest wygrana pozycja. Tu się białe w tej sytuacji poddały. E, sprawa jest prosta, no e, zwróćcie uwagę, jeżeli na przykład tutaj pionek zagrałby na D5, no to byłoby wybicie i kto jest szybszy, widać na załączonym obrazku. E, więc w tej sytuacji powiedzmy, nawet jakby był ruch B3, no to wystarczy zagrać, oczywiście nie AB, bo to... E, to nawet przegrywa czarnymi w tym momencie. Trzeba zagrać A3. I tutaj nie chodzi o to, żeby pionek doszedł, oczywiście niezwolny, ale chodzi o to, żeby król odszedł i my bierzemy kolejnego pionka. To znaczy, jak król na C2, to bierzemy na B4. I tak dalej. Uważam, że przepiękna partia, taka godna naśladowania, inspiracyjna, inspirująca. Przepraszam. Dzięki serdeczne za oglądanie. Przypominam, jeżeli chcesz zrobić szachowe zakupy, szachowo.pl z kodem rabatowym. Pan Szachuś ma 10% zniżki, a ja mam dzięki temu wsparcie. Pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.